Cześć Aniu, niezwykle miło Cię widzieć. Premierowa noc, można powiedzieć. Pierwszy odcinek Żon Warszawy w telewizji Polsat. Jak się czujesz chwilę przed emisją? Bardzo wspaniale. Oczywiście jest lekki stresik, jak to wszystko zostało zmontowane, jak wyszło, jak wypadłam. Też, wiesz, na początku było dla mnie to troszkę takim wyzwaniem, wiesz, wyluzować się przed kamerą, być sobą do końca, kiedy, wiesz, wiem, że z drugiej strony obserwujecie ileś tam osób, więc będę obserwować, jak progresuje moja rola i mój udział w programie z odcinka na odcinek. A co Ci pomagało się wyluzować przed nagraniami? Miałaś jakiś Anita swój mi sposób? Pomagała, bo jak patrzyłam na Anitę, z jaką łatwością jej to przychodzi, jak ona po prostu mówi to, co myśli, nie zastanawia się za bardzo nad byciem dyplomatyczną i tak dalej, to po prostu ona jakoś mnie inspirowała, moja jakby programowa koleżanka, do tego, żeby właśnie wyluzować, żeby się nie przejmować tak bardzo, jak wypadnę i po prostu, wiesz, być sobą, zapomnieć o kamerach i przekazać widzom to, po co poszłam do programu. Z tego, co powiedziałaś, można powiedzieć, że w pierwszym odcinku byłaś zestresowana, a kiedy poczułaś luz? Że już stwierdziłaś, że to jest twoja przestrzeń, twoje życie i kochasz kamerę. Właściwie w drugim odcinku, ponieważ widzowie zobaczą grill party u mnie w domu, gdzie ja byłem gospodynią, gdzie razem właśnie z Monią też przygotowywałyśmy niektóre dania i właśnie w mojej strefie komfortu, w moim domu, najpierw właśnie w scenie z Moniką, to już zupełnie była inna bajka i byłam bardzo jakby, wiesz, czułam się naturalnie, swobodnie, miałam to wszystko, wiesz, jakby pod kontrolą. Jestem taką osobą, która musi to wszystko, wiesz, dopracować, skontrolować, no. Ja mam taką przewagę, że już widziałem odcinek i w pierwszym odcinku jest Ciebie bardzo mało. Ty nawet kiedyś mi mówiłaś, że jesteś drugoplanową postacią w programie. Dlaczego? Z czego to wynika? Wydaje mi się, że po prostu z formatu, tak, że zostało wybrane 8 głównych bohaterek. Format przewiduje 8 maksymalnie. Jest opcja na dochodzące bohaterki i te dochodzące bohaterki w kolejnych seriach stają się często głównymi bohaterkami. I wydaje mi się, że producenci podjęli dobrą decyzję, ponieważ ja sobie teraz będę miała, wiecie, możliwość zobaczyć, obejrzeć, obyć się z kamerą i wydaje mi się, że jakbym miała być w drugiej edycji jako główna bohaterka, to już będę zupełnie inaczej do tego podchodzić niż jak w tej pierwszej edycji. Osoby dochodzące nie mają setek. Tak. Jak się z tym czułaś, że nie mogłaś czasem powiedzieć, co ci na sercu leży? Tak przed kamerą, prosto w obiektyw. To jest właśnie akurat niefortunne w mojej roli, bo gdzieś widzowie nie do końca zobaczą moją osobowość. Ja jakby wchodzę i dopytuję o to, co się wydarzyło wcześniej, albo dopytuję o inne dziewczyny, więc trochę mi to ciąży, że nie miałam szans tak pokazać w pełni mojej osobowości, mojego charakteru, to, co ja do końca myślę. Też wydawało mi się, że w tych scenach z głównymi bohaterkami to one jakby grają pierwsze skrzypce, więc też w sumie nie wiedziałam, kiedy się tak do końca odezwać i kiedy wyjść z tą inicjatywą nadania toru konwersacji, więc mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Czyli jednak jakby była opcja, to chciałabyś setkować się. Tak, myślę, że tak. No. Pracujesz w domu mody, luksusowym domu mody. I jedynym. Właśnie, dobrze, że powiedziałaś. Czy wśród dziewczyn zobaczyłaś jakąś podróbkę? Powiem Ci, że w ogóle nie zwracałam na to uwagi, szczerze mówiąc. Czyli pewności nie masz. Pewności nie mam, stuprocentowej. No na pewno u Anity nie widziałam podróbki, a u reszty powiem tak, stuprocentowej pewności nie mam, ale też nie przywiązywałam do tego takiej aż wielkiej uwagi, ze względu na to, że było tyle innych aspektów do skupienia się i do ogarnięcia dookoła, że akurat ten outfit, co dziewczyny mają na sobie, to już szczerze mówiąc połowy nie pamiętam. A jak myślisz, kto twoim zdaniem jako pierwszy kupiłby podróbkę z dziewczyn? Kogo podejrzewasz o to, że gdzieś tam mogłoby go korcić, żeby kupić coś taniego, ale wyglądającego na oryginalne? To jest podchwytliwe pytanie. Oczywiście, takie miało być, takie miało być. Okej, myślę, może mogłaby być to Kasia? Głównie dlatego, że jest szalona, lubi bardzo dużo wzorów, gdzieś dla samego fanu kupienia czegoś takiego albo negocjacji ceny z jakimś tam sprzedawcą przechodzącym mogłaby to zrobić, tak? Ale mogłaby to na przykład zrobić Anita, jeśli by chciała porównać na przykład prawdziwą, oryginalną torebkę z podrabianą. Tak, ale ja mówię o chodzeniu, czyli raczej kupić i chodzić to Kasia. Myślę, że tak.
A u Ciebie jaki Ty masz stosunek do podróbek? Wiesz co, ja zawsze miałam dostęp do tej mody najwyższej klasy z pierwszej ręki. Jak pracowałam dla Armaniego, no to mieliśmy takie przywileje, że raz, mamy zniżkę, mieliśmy takie tak zwane sample sales, gdzie za naprawdę bardzo małe pieniądze można było kupić luksusowe rzeczy. No i nie popieram kupowania podróbek, bo można wspierać jakby polską modę albo modę z drugiej ręki, gdzie jest bardzo dużo platform, na których można kupić torebkę od topowych projektantów luksusowych za 1/5 ceny. Więc wydaje mi się, że można sobie zaoszczędzić i kupić sobie oryginalną rzecz i na pewno będzie się każdy czuł lepiej, naprawdę, z tą oryginalną. Czyli w Twoich oczach chodzenie w podróbce to wstyd trochę i lekka hańba, że lepiej kupić sobie coś bez loga. Wydaje mi się, że to bardziej z takiej niewiedzy wynika, tak? Bo może ktoś chce mieć coś projektanta. A tam idealizujesz. Po prostu ludzie wiedzą, że kupują podróby. Jak kupują na targu, no to chyba wiedzą, że to nie Louis. No tak, no wiadomo. No. Więc wiesz, po prostu chcą... Zastaw się, na pokaz pokazać się, że ich stać na to, a jednak nie, tak? Tak, i to jest wstyd moim zdaniem. No tak, tak. No to jest jakby... Że wiesz, chcesz pokazać więcej niż masz. Mm-hmm, to prawda. A jak rozpoznać podróbkę? Pracowałaś w luksusowych miejscach, domach mody. Jak rozpoznać podróbkę, tak? Zależy od marki, ale przykładowo przy Louis Vuitton często na niektórych torebkach wzór jest idealnie, szef idzie przez idealnie konkretną literę, więc jak się ktoś zna na tym, jak wzór jest nakładany na torebkę w Louis Vuitton, czy nawet w tych Tote Diora, to trzeba jakby wiedzieć, gdzie na przykład przez głowę małpy przechodzi ten wzór, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest te elementy zdobienia metalowe, tak? Przykładowo w Gucci, czy na przykład właśnie w Louis Vuitton, jeśli to zdobienie jest takie żółtawe złoto, tak, takie dziwnym kolorze, no to wiadomo, że jest to podróbka. Często po tym logotypie na przodzie bardzo łatwo można poznać, że albo po łańcuchu, że to jednak jakby nie jest oryginalny produkt. No i ostatnia rzecz, która jakby cechuje podróbki, no to wiadomo, że niższej jakości po prostu materiały. Często jakby po prostu jak się dotkniesz tej skóry, to ona nie jest tak mięciutka, tak nie układa się pięknie jak w oryginalnych produktach. I po dotknięciu takiej torebki można, przynajmniej ja mogę stwierdzić, że okej, dobra, może wygląda to dobrze, ale po dotknięciu okazuje się, że jednak jest to podróbka. A jakbyś zobaczyła u koleżanki podróbkę, to powiedziałabyś jej, ty stara masz podróbkę, czy raczej zostawiła dla siebie? Myślę, że powiedziałabym jej, tak. No, że pokazała jej, gdzie może kupić tą rzecz w dobrych pieniądzach i że ją na to naprawdę stać. Bo ludzie myślą, że na torebkę Louis Vuitton to jest w ogóle nie stać mnie i tak dalej. Ale na przykład są różne platformy, tak jak Peter's Collective, to jest właśnie lokalna platforma, która sprzedaje rzeczy z drugiej ręki i za taką pierwszą torebkę, taką na przykład wieczorową Louis Vuitton można naprawdę kupić za przykładowo 1200 zł. No to nawet jeśli mielibyśmy oszczędzać to 6 miesięcy na to 1200 zł, to wydaje mi się, że się da uzbierać i że warto, bo naprawdę jak się już ma tą oryginalną torebkę. Ja pamiętam, jak swoje pierwsze torebki kupowałam, czy w Wielkiej Brytanii, Versace, czy też tutaj w Polsce, od innych marek już topowych, no to jednak to taka poczucie tej satysfakcji jest takie bardzo fajne i że coś w życiu się osiągnęło, że się jakiś tam poziom już, wiesz, idzie się dalej i że, wiesz, jakby się upgrade'ujemy po prostu, nie? Niektóre gwiazdy mówią, że inwestują w torebki, bo torebki zyskują na wartości. Jaki ty masz do tego stosunek? Prawda czy ściema? Też inwestuję. Czyli prawda, tak, wierzysz w to? Ja w to wierzę i właśnie nawet ostatnio już można powiedzieć, że sprzedałam torebkę Chanel, którą kupiłam w Londynie w lutym, miałam ją chyba na dwóch eventach, miałam ją też na nagraniach The Real Housewives i jest w idealnym stanie, w środku ma wszystkie naklejki i sprzedaję ją generalnie za 2000 więcej niż za to, czyli za ile kosztowała, kupiłam. A ile zapłacili ci, co chcieli odkupić? Wiesz co, ja ją kupiłam w Londynie za 12,5 tysiąca, a finalnie sprzedaję za 15, więc w sumie 2,5 tysiąca jakby na tej torebce zarabiam. Plus jeszcze no, miałam na nagraniach, gdzieś zrobiłam sobie zdjęcie na Instagramie, więc to jakby dalej buduje jakiś wizerunek. A i gdzieś jakby się wzbogacam, tak? No z 2,5 tysiąca złotych w Chanel można kupić sobie już kolczyki, więc powiedzmy, że kolczyki są w gratisie. Ale dlaczego wzrasta cena tych torebek? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Mhm. Czemu najpierw jak kupujesz to jest tańsza, a później jest droższa? Z czego to wynika twoim zdaniem? Wydaje mi się, że to wynika z tego, że te marki chcą, żeby była otoczka wokół nich tej ekskluzywności i niedostępności. I co jest bardziej niedostępne i ekskluzywne,
to bardziej ludzie chcą i pragną, tak? Chanel też ma kilka modeli, które nie są tak dostępne w sklepie i ludzie są w stanie zapłacić dużo większe pieniądze niż za te, które kupiłam. Ja mogę właśnie przytoczyć historię, kiedy kupiłam pierwszą torebkę właśnie Chanel i po prostu nagrałam relacje na Instastory, byłam w butiku w Berlinie, kupiłam pierwszą i nie zdążyłam jej nawet założyć, a już jedna pani napisała do mnie na Instagramie, że ona mi daje 8 tysięcy więcej i kupuje ją od razu. Przyjeżdża z gotówką i płaci. Ja sobie tak myślę, Jezu, ja ją dopiero co kupiłam, spełniłam swoje jakieś marzenie i teraz ktoś mi oferuje tyle pieniędzy, co zrobić? Finalnie ją sprzedałam, bo stwierdziłam, że jeszcze trochę wkręciłam w tą branżę i że w zasadzie to mam dużo znajomości w różnych krajach, markach luksusowych, więc ja ją sobie jeszcze kupię, tak? Później stwierdziłam, że już mi się nawet ten model nie podoba w ogóle, ale wydaje mi się, że te marki po prostu tak jakby tak kreują to pożądanie, dają te ceny do góry. Nawet te marki nie tak jak Chanel czy Hermès, ale też Bottega Veneta, Gucci. Już widzę, że z sezonu na sezon te same torebki przychodzą do nas do Polski i już jest 1500-2000 zł więcej na tym samym modelu. To po prostu... Wydaje mi się, że inflacja plus jeszcze pandemia wpłynęła na to, że może mniej jest materiałów do produkcji tych torebek, więc żeby oni mogli uzyskać ten sam jakby rezultat finansowy, no to te ceny muszą podnieść. Czyli to też jest tak, że jest ograniczona liczba tych torebek na świecie. Tak. To nie jest tak, że jest masowa produkcja, tylko jest tam ileś tysięcy i tak jakby to jest w obrocie i tylko tyle. Przynajmniej tak jest nam to przedstawiane i komunikowane. Czy to jest strategia marketingowa, czy prawda? No to pewnie nie, mało osób wie. No to tego się nie dowiemy, ale już dziś zapraszamy Was do oglądania Żon Warszawy. Znaczy powtórek na Polsat Box Go, bo jak to wrzucimy, to już będzie po odcinku, już będziecie znali Anię. Tak, oglądajcie nas i komentujcie, jak Wam się podoba, pierwsze wrażenia, kogo lubicie najbardziej. Tak, no. Ciebie muszą bardzo szybko polubić, bo jesteś krótko. Dokładnie.